robot TRM służy przede wszystkim do wspierania działań antyterrorystycznych, do prowadzenia rozpoznania w niebezpiecznych miejscach, tam gdzie może być zagrożone życie ludzkie, przede wszystkim operatorów działających w danym środowisku. Głównymi użytkownikami tego typu urządzeń będą wszystkie służby związane z ochroną bezpieczeństwa, czyli będzie to policja, straż graniczna, BOR, wojsko. Zbudowany jest z metalowego, rurowego korpusu. Kamera obserwująca przestrzeń, w której robot pracuje. Mikrofon, za pomocą którego możemy nasłuchiwać sygnału, dźwięków czy rozmów w terenie, w którym robot pracuje. Ten robot ma przeprojektowane koła czy napęd. Jest zmieniony, są zmienione napędy, czyli jest dużo cichszy, szybszy, mocniejszy. Zastosowaliśmy w nim diody podczerwieni, które są niewidoczne dla oka ludzkiego, bo takie były wymagania naszych odbiorców. Jednocześnie są zastosowane diody światła białego, czyli operator decyduje na miejscu bezpośrednio, z której opcji korzysta, co nie było możliwe w poprzedniej wersji. Robot posiada nowy panel sterowania, mniejszy, wygodniejszy przy prowadzeniu działań. 5-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości. Przyciski odpowiadające za konkretne funkcje. Między innymi możemy nagrywać obraz na rejestrować obraz z kamery na karcie SD, potem odtwarzać na chociażby zewnętrznym komputerze czy laptopie. Z robota możemy inicjować ładunki typu flashbang, ładunki z gazami drażniącymi, czy chociażby granaty dymne, tak by stworzyć jakąś zasłonę, upozorować pewne działania, bądź zabezpieczyć realizację przez operatorów. W tym roku na targach MSPO planuję pokazać 6 nowych urządzeń. Są to m.in. czujnik chemiczny, który pokazuje obecność oraz stężenie bojowych środków trujących oraz toksycznych substancji przemysłowych, stację pogodową oraz nowe radiometry, które pokazują zagrożenia, obecność zagrożeń radiologicznych. Nasze akcesoria są tak skonstruowane, że mogą być zarówno transportowane na robotach mobilnych, a także innych pojazdach bezzałogowych, takich jak drony na przykład. Mogą być także wykorzystywane ręcznie. W przypadku robota mobilnego integracja przebiega poprzez zamontowanie urządzeń bezpośrednio na robocie lub poprzez bank narzędzi. Mogą te urządzenia być także transportowane w chwytaku robota. W przypadku drona montaż jest oczywiście mechaniczny. Jeżeli mówimy o wykorzystaniu ręcznym tych urządzeń, to mogą być one sterowane przez użytkownika bezpośrednio poprzez dotykowy panel użytkownika, który znajduje się na obudowach tych urządzeń, a dane są wtedy transmitowane do konsoli akcesoriów. Urządzenia są przewidziane dla różnych formacji, dla policji, dla wojska, straży pożarnej. Są to akcesoria dosyć uniwersalne, gdyż ze skażeniami mają do czynienia wszystkie te służby, przy czym pewne akcesoria są bardziej dedykowane dla jednych służb, inne dla innych. Przykładem może być na przykład wymazówka kryminalistyczna, która jest stricte przewidziana dla laboratoriów kryminalistycznych policji. Oczywiście mogą z tych akcesoriów korzystać także inne służby, jednakże to już zależy od użytkownika. Co użytkownik, prawda, potrzebuje,
może być też tak, że urządzenia, które powiedzmy były przeznaczane do pracy w jakiejś w konkretnej służbie, użytkownik z innej może sobie dostosować do własnych potrzeb.